Cześć! Dzień dobry, w kolejnym odcinku podcastu. Kolejny raz chciałabym zaprosić Cię do wysłuchania rozmowy mojej i Asi Jaworskiej, znanej jako myśl w ruchu na Instagramie. Asia jest trenerką i wspólnie pogadałyśmy o miękkości ciała. A dokładnie to skupiłyśmy się na brzuchu, bo jak wszystkie i wszyscy wiemy, ten brzuch to często jest nasza bolączka. Doczypiamy się do jego wyglądu, mamy pretensje o to, że jest miękki. No i właśnie my powiedziałyśmy w tym podcaście, dlaczego to jest ważne, żeby brzuch był miękki. Nie przedłużam więcej, wstęp zrobiony, także zapraszam do odsłuchania tego odcinka. No to działamy. Cześć Asia, cześć, cześć Monika. Bardzo mi miło, że zgodziłaś się wystąpić w moim odcinku podcastu i będziemy dzisiaj gadać na turbo ważne tematy i trochę powiem, że temat dalej tabu, temat dalej, który no wprowadza u nas emocje, jaką jest wstyd, bo my mhm. często jesteśmy zawstydzane przez to, jak wyglądamy, jak wygląda nasze ciało, a w szczególności jak wygląda nasz brzuch. No, i właśnie o tej miękkości brzucha dzisiaj chciałabym z tobą porozmawiać. Jednak zanim przejdziemy do tematu, to proszę bardzo, przedstaw się tutaj. <noise> bardzo mi miło, że mnie zaprosiłaś i tak, rzeczywiście, ja dużo mówię o miękkości, generalnie o takiej łagodności, co jest totalną kontrolą do tego, w czym funkcjonowałam i żyłam. Wcześniej, bo tak niestety wygląda branża fitness. A ja sama jestem tak, jak najbardziej ym, z branży fitness, czyli trenerką personalną. Tak mówimy popularnie o naszym zawodzie. Chociaż y, lubię mówić o sobie y, jako przewodniczce w ruchu, bo na dobrą sprawę ten zawód trenera personalnego jest dzisiaj tak bardzo y, utożsamiany z mówieniem ludziom dokładnie, co mają robić. <laughs> Sorry. Rybka lekka. Jestem lekko podziębiona, więc w ogóle story na wstępie. Więc nasz zawód jest tak utożsamiany z mówieniem dokładnie ludziom, co mają robić, że staram się odbić delikatnie w stronę takiego nakierowywania na łagodną formę ruchu, na formę ruchu, która odpowiada danej osobie. Bo nie możemy wszystkich. Wrzucić w jeden worek, to po prostu nie działa. Więc tak, przede wszystkim pracuję właśnie jeden na jeden, jako, jako trenerka, jako ta przewodniczka, przewodniczka w ruchu. Ale poza tym działam w mediach społecznościowych, jako myśl w ruchu. I zaczęłam na dobrą sprawę dwa lata temu, jako myśl w ruchu, działać w internecie. Ale zagęściłam ruchy w tym roku, kiedy to zobaczyłam, że po prostu moje słowa wpadają ludziom w serducho i zaczynają je rzeczywiście wdrażać, moje rady czy też moje spostrzeżenia. Nagrywam też swój podcast właśnie Jaworskiej Myśli w Ruchu, gdzie mówię o takiej, takim racjonalnym traktowaniu swojego ciała, o tym, żeby nie popadać w skrajności, żeby szukać balansu, gdzie każdy też ma swój balans na dobrą sprawę. Więc no to tak pokrótce o mnie, mogłabym jeszcze za długo mówić, ale to nie ma sensu. Tutaj ja Ci już mówiłam poza e, anteną, tak to się mówi, jak się nagrywa tak, podcast, tak. Chyba tak, <laughs> że bardzo z Tobą rezonuje, dlatego że przeczytałam większość, wydaje mi się, Twoich postów, e, no przede wszystkim te, które są niedawno, e, jak uh -huh. mówisz sama, zagęściła się ruchy i publikujesz e, często i bardzo lubię twój sposób pisania, no i tego, co chcesz przekazać. Tak jakby te słowa faktycznie do mnie trafiają i zgadzam się z treściami, które przekazujesz. E, no, i tutaj szczególnie, jak wspomniałaś, że nasz zawód, bo ja też jestem trenerką personalną tak. i kradnę, kradnę tą przewodniczkę ruchu, dlatego że ja wychodzę z tego samego założenia i odchodzę od takiego postrzegania zawodu trenera personalnego, właśnie jako osoby, która. Pokazuje, co robić, dyktuje ilość powtórzeń, dyktuje, jaki ma być ciężar na sztandze. Ja lubię też mówić o sobie, że jestem nauczycielką. Mm -hmm, dlatego, że dokładnie. większość moich klientek i klientów są na takiej formie współpracy, że ja ich po prostu uczę. No i jakby kolejnym moim krokiem jest to, żeby ta osoba była samodzielna, tak samo jak pracuję jako dietetyczka i psychodietyczka, jeśli ktoś chce u mnie zostać, bo lubi ze mną trenować, e, może sobie na to pozwolić, e, to mu sprawia przyjemność, lubi mieć e, taką opiekę trenerską, jak najbardziej, e, to na to też jest miejsce, bo mam u siebie klientki, które są ze mną od początku e, w ogóle mojej, mojej pracy jako trenerka i to jest super miłe i my już się znamy po prostu jak łyse konie. E, ale są też osoby, które przychodzą na parę miesięcy. Poznają jak pracuje ich ciało, poznają odpowiednią technikę, zobaczą co lubią, co im się nie sprawdza, co im się nie podoba, no i po prostu ta współpraca jest zakończona. A ja mam pewność, że taka osoba, jak pójdzie na siłownię, nie zrobi sobie krzywdy. Bo nie wiem jak ty, ale ja mam bardzo dużo klientek, które poszły na własną rękę, bo posłuchały się gdzieś tam tych rad z internetu: idź i poczwić, idź się poruszaj, poszły, wzięły ciężar, zrobiły sobie niestety krzywdę. No, i skończyły potem całe szczęście u kogoś, to jest w stanie im pokazać, jak poprawnie wykonywać dane ćwiczenie, szczególnie jeśli bierzemy ciężar do ręki. Bo to, jak robimy z własną masą ciała, z własnym obciążeniem, to dużo rzeczy przejdzie, dlatego że nasze ciało jest zdolne do mobilizacji. Natomiast jeśli tutaj wchodzi ciężar, a już szczególnie podczas przysiadów i martwych ciągów co na komercyjnej siłowni, no boli bardzo. No to wchodzą y, różnego rodzaju zagrożenia, bo możemy sobie zrobić po prostu krzywdę. Co ty na ten temat myślisz? Tak, znaczy ja myślę, że w ogóle ym, problem polega na niezrozumieniu kolejności działań, bo nie ma nic złego w pójściu samemu po prostu i niekorzystaniu z usługi trenera. To jakby okej, okay. to jest też usługa dosyć kosztowna i no nie każdy ma przywilej po prostu korzystania z takiej usługi. I myślę, że problem w tych przekazach internetowych jest taki, że możesz wszystko. I po prostu zmotywuj się, rusz dupę za przeproszeniem i idź i to zrób. A tak naprawdę ważniejszy byłby przekaz: poczuj swoje ciało najpierw, tak? Poznaj swoje ciało, jak ono się rusza. Znajdź, gdzie masz nogę, znajdź swoją rękę, znajdź łopatkę. Jakby kwestia nauczenia się pracy ze swoim ciałem na początku po prostu z jego obciążeniem, bez żadnych udziwnień dodatkowych, bez żadnych sprzętów, jeśli mówimy o trenowaniu na własną rękę, no to jest taki absolutny początek. I niekoniecznie początek dla osoby, która nie wiem, nigdy nie ruszała się i jest nowicjuszem. Yy, I nie tylko początek dla tych, którzy, nie wiem, są po prostu słabi fizycznie. To jest dla każdej osoby dobry start, nawet po przerwie, tak na dobrą sprawę, no nie od trenowania regularnego, bo po prostu ciało zapomina ciało traci siłę to jest naturalne i warto zawsze zrobić ten krok wstecz. Zresztą, nie wiem jak ty, ale ja po sobie widzę, że czasem sama muszę zrobić ten krok wstecz, wrócić do po prostu pracy z samym ciałem bez obciążenia, żeby przypomnieć sobie, bo. Potrafię się gdzieś tam za bardzo zaciągnąć w jakieś takie rewiry yy, udziwnień czy, czy obciążeń. Mam swój taki etap w życiu trenowania z olbrzymimi obciążeniami. No, i na tyle się wyspecjalizowałam w jakiejś dziedzinie, że no po prostu zaczęłam łapać kontuzję za kontuzją, bo brakowało w tym wszystkim takiego balansu i pracy z ciałem ciałem, a nie szarpania ciężaru, po prostu, tak? Bo to było za intensywne i za monotonne. Mhm. Więc tak, więc myślę, że ten przekaz wobec ludzi powinien być, przekaz do ludzi, powinien być taki bardziej zrównoważony i on zawiera za dużo presji, tak? Czyli mówią trenerki, no trenerki w internecie mówią o tym, że tyłka nie zbudujesz ćwicząc w domu, do tego potrzebujesz ciężaru. I okej, okay, nie mówią prawdy, nie mówią, nie kłamią, tak? No, rzeczywiście ciężar jest potrzebny, żeby zbudować poślad, ale Powinny moim zdaniem mówić, czy też, no właśnie ja jestem od tego, czy ty, że tego pośladka nie musisz budować. W sensie, on niech będzie silny, niech będzie wydajny, ale on nie musi być latynoski, bo tak naprawdę prawdopodobnie nigdy taki nie będzie. A jeśli będzie to na chwilę, jak tylko, nie wiem, zdarzyć się kontuzja, albo jakiekolwiek wydarzenie w życiu, że przestaniesz trenować z ciężarem, czy też regularnie, bo coś się po prostu dzieje, no to jest życie. No to nie będziesz miała tego latynowskiego tyłka. No i jakby okej, okay, rozumiem, że można tak podchodzić hedonistycznie, etapowo, że nie wiem, mam ochotę mieć wielki tyłek w to lato. Niech każdy robi ze swoim życiem co chce i ze swoim tyłkiem, ale naszą rolą jako trenerek takich kierujących się zdrowiem jest mówienie: "Ej, to jest ci naprawdę niepotrzebne, co więcej to może zbudować takie dysproporcje siły w twoim ciele, że tak, na dobrą sprawę będziesz miała problem z funkcjonowaniem, a co z tego, że tyłek będzie wystający. Więc no właśnie, więcej, więcej w tym takiej retoryki łagodnej potrzeba. I to, co powiedziałaś o swoich klientkach, które ale jedne są z tobą bardzo długo, inne nabywają świadomości i samodzielności, no to tak, ja absolutnie kieruję się tym samym, um, tym samym trybem, że tak powiem, pracy. Bo to jest mhm. wydaje mi się, najlepsze. Tutaj widać, że pracujemy na tym samym gruncie, dlatego że podczas Twojej wypowiedzi ja już sobie notowałam w głowie, do czego chciałabym się e, odnieść. E, więc pierwsze, co to pamiętam, Kasie, z tym, z tym posiadkiem to. Chyba to jest najczęściej, najczęstsza odpowiedź, która pada, kiedy ja pytam się, jaki jest cel danej kobiety, no bo tutaj ja głównie trenuję kobiety, chociaż zdarzają się i panowie u mnie, którzy głównie mają tutaj nacisk na pośladki, na, nie na pośladki, tylko na łopatki, bo siedzą przy komputerze, wiesz, zamknięta tak. klatka piersiowa, tak. nieaktywne łopatki, jest komenda ściągnie łopatki, to, to jest uniesienie barków no, do góry i, i, i na tym się kończy, więc my tutaj pracujemy inaczej. No i te pośladki y, mogą być trenowane w domu, mogą być trenowane na gumach oporowych, mogą być trenowane i na ciężarze. I mam u siebie dziewczyny, które mają naprawdę całkiem długi staż treningowy, a ja pokazałam im jedno ćwiczenie, ustawiłam im przede wszystkim miednicę podczas y, unoszenia bioder. Pokazałam im, jak pracować stopą podczas tego unoszenia bioder, na czym się skupić i nagle jest, ja poczułam pośladek bardziej niż przy ciężarze. No i tu właśnie, często, kiedy ten ciężar duży wchodzi, my ciągniemy wszystkim, tylko nie pośladkiem. Drugą sprawą jest to, że ja często tłumaczę, przykład moim dziewczynom, że genetyka ma dużą rolę, jeśli chodzi o mięśnie. jaki sposób my nabywamy tej masy mięśniowej, gdzie szczególnie nabywamy i. Ja mogę się powiedzieć, przykład ręce mam bardzo słabe i zawsze miałam słabe ręce, więc u mnie bicepsa raczej nie zobaczysz, jak go, jak go napnę, mimo tego, że już kilka dobrych lat e, trenuję i też trenuję pole dance, e, co powinien mi te bicepsy wzmacniać i one powinny być bardziej widoczne. Nie zobaczysz u mnie bicepsa, natomiast mam bardzo, bardzo silne plecy no i faktycznie mam ten pośladek. E, I mhm. czy ja trenuję, czy nie trenuję, pośladek miałam zawsze aktywny, zawsze bardzo podatny na e, trening. No i nawet jak trenuję z moją przyjaciółką, to ona po prostu mówi, że z każdą serią widać, jak ten pośladek mi się powiększa po prostu na treningu. I żebym nie robiła kolejnych serii, bo mi, się, bo mi leginsy pękną. No, ja. Tak sobie się śmiejemy między, między sobą. E, I tutaj znowu takie e, ukierunkowanie tylko na jedną grupę mięśniową będzie powodować problemy. Dlatego, że nasze ciało to proporcje. Więc mhm. kiedy my skupimy się tylko na pośladkach, no to gdzie jest ten przód ciała, ta przednia taśma? Która jeśli, no, która, jeśli nie będzie trenowana, no to znowu zrobimy sobie więcej szkody niż pożytku. E, idąc dalej, to co, to co wspomniałaś, że więcej takiej wyrozumiałości do ruchu plus takiej większej, e, większego zrozumienia, jak pracuje Twoje ciało, też lubię od tego zaczynać, żeby po prostu danej osobie pokazać gdzie ona czuje spięcie, bo my jesteśmy sami w stanie zobaczyć, jeśli wykonamy dowolny ruch jakąś częścią ciała, mhm. gdzie jest to spięcie. Czy ona się kumuluje na plecach, bo na przykład mamy pracę siedzącą przy komputerze, czy mamy zamkniętą klatkę piersiową, czy mamy em, tutaj ból w odcinku lędźwiowym, czy gdzieś nas spina na biodrowo-lędźwiowym, czy właśnie gdzieś na udzie. No to naprawdę można zobaczyć po prostu się ruszając bez y, ćwiczeń. No tylko tutaj znowu y, mamy XXI wiek, gdzie większość naszego y, życia to jest siedzenie, a siedzenie to jest kolejna nasza choroba y, i dopiero chyba od niedawna wchodzą te biurka, które możesz sobie regulować i przy których po prostu możesz stać, a nie siedzieć, jednak mhm. dalej jest to rzadkość, my siedzimy bardzo dużo i takie zabiegi jak um, rolowanie jak joga, taka tylko ukierunkowana, nie to żeby się rozciągnąć do szpagatu tylko żeby właśnie wprowadzić ruch do naszego ciała, znowu zaczynają być popularne, ale tego nie było ja pamiętam jak sama zaczynałam ćwiczyć że po prostu poszłam na siłownię i chwyciłam ciężarek i zaczęłam coś robić, nie do końca wiedziałam co, nie do końca wiedziałam jak to robić e, dalej miałam przygodę, że Ktoś mi pokazał po prostu, jak wykonywać ćwiczenia. I słuchaj, ja robiłam takie przysiady, że odrywałam pięty i robiłam mhm. na suwnicy też przysiady, zanim w ogóle miałam jakiekolwiek pojęcie o treningu. No i ja się cieszyłam z każdego dodatkowego kilograma, nie zdając sobie sprawy, że z tym każdym dodatkowym kilogramem i każdym um, powtórzeniem ja się po prostu rozwalam. Mhm. Idąc dalej, miałam taką sytuację, że jak poszłam jako klientka, nie jako trenerka jeszcze na siłownię i poprosiłam, nie wiem, czy to jest gym assistant, no kogoś, to tam ogarnia, e, ogarnia siłownię, żeby im pokazał, jak się robi martwy ciąg i żeby jakby zwrócił uwagę, czy ja to robię dobrze. No mam te filmy i no ja tam miałam z 60 kg albo 70, bo jestem dosyć silna, więc dla mnie stówka w martwym ciągu to e, była taki limit górny, do którego ja dążyłam, udało mi się podnieść, ale wydaje mi się, że jakbym trenowała, to bym podnosiła więcej. Jak zobaczyłam, w jaki sposób podniosłam tą sztangę, to aż mnie zabolało. I nikt mi wtedy nie powiedział, że hej, plecy powinny być proste, hej, łopatki ściągnij, złam sztangę, jakby to jest ćwiczenie na, um, na biodro, na staw biodrowy, to nie musisz ciągnąć tego plecami, ani rękami. Nic takiego nie było. No a kończy się tak, że kiedy pracowałam na komercyjnej siłowni, to faktycznie widziałam wiele osób, które sobie robiły krzywdę, a ja też nie czułam... Mm, Hmm. Nie czułam się komfortowo, żeby do kogoś podchodzić i żeby się e, walać jego życie, żeby komuś mówić, jak ma robić. I wychodzę z założenia, że jeśli ktoś jest otwarty, to sam podejdzie i poszuka pomocy, e, i po prostu się zapyta. Jeśli ty będziesz wysyłać dobrą energię, że do ciebie można podejść i cię o coś zapytać, to ta osoba podejdzie. Sama raczej starałam się nie, nie podchodzić, nie narzucać swojej tam wiedzy, swojego mhm. zdania no bo to często też nie było zbyt dobrze odbierane. No jasne. No wszystko zależy po prostu chyba od i od miejsca, w sensie i od siłowni, i od tego, jak tam są ludzie, jaka jest kultura generalnie, jaki jest schemat działania, no bo jak ja pracowałam w komercyjnej siłowni, to tam zaczynam, to był Holmes Place w Mariocie w Warszawie, no to od razu startowałam z poziomu rzeczywiście premium, gdzie było tak naprawdę, jakby zasada była taka, że każdy, kto przychodził tak czy siak chciał się z tobą złapać, spotkać, i też ta, ta siłownia była mała, w sensie od razu było mało tych ludzi, w sensie mało, no tak, umiarkowanie. I rzeczywiście była ta otwartość w pytaniu się o technikę, o mm, doradzanie. O, jakby przy, podchodząc do kogoś, rzeczywiście nie było to takie problematyczne, ale zdaję sobie sprawę, jak y, bardzo nieprzyjemne sytuacje mogły się wywiązać z tego, że chcesz zrobić komuś, y, że tak powiem, no dobrze, tak? Czyli chcesz nie kogoś przysługę. poprawić, żeby... Przysługę. Żeby, żeby rzeczywiście ktoś sobie nie, nie krzywdził się, nie, nie robił sobie kontuzji na przyszłość, bo to jednak jest zwykle stopniowe działanie, tak? Czyli ta powtarzalność ruchów źle wykonywanych. No tak, to to się może wiązać rzeczywiście z awanturą albo z wyzwiskami nie wiadomo czym. Ja pamiętam raz miałam taką sytuację nieprzyjemną rzeczywiście i to właśnie w tym Mariocie, przy takich spotkaniach, które odbywają się dla każdego nowego tam, członka klubu i tak dalej, umówiłam się z innym mężczyzną, który w ogóle na wstępie, pamiętam jak się, jak, jak czekałam na niego, podszedł i mówi: Ojej, z dziewczyną. Ja taka byłam, że. Co? Jak to? Bo on sądził, że jak ja się z nim umawiałam przez telefon, to że jestem konsultantką i że będzie to trener, facet. No nie, że mm -hmm. jak to trenerka, że trenerka to nie wiem, to, to od Pilatesu może być, ale nie od trenowania Wielkiego Konia. No i oczywiście zrobiłam z nim konkretny jakiś tam trening, poinstruowałam go i tak dalej siłowy, pokazałam mu jak ma wielkie braki bo niestety, no to był taki typowy burak, umówmy się i rzeczywiście miał, no, totalne kolosalne braki, generalnie mógłby od razu bez rozgrzewki wleść na płaską ławkę i zrobić wyciskanie na klatkę piersiową, co no, no absurdalne, umówmy się no tak, no i po tej jednej sytuacji rzeczywiście miałam w sobie taki dystans, jeśli chodzi o ludzi, że okej okay, nie każdy jest otwarty na Twoją wiedzę, i wolę się też nie narzucać, e, i wolę rzeczywiście nie, nie wciskać się do kogoś na siłę, żeby mu powiedzieć koniecznie, jak, jak ma wykonywać dane ćwiczenia. Co jest trudne, bo czasami jak widzisz, jak ktoś bardzo siebie kaleczy, no to no już nie, nie możesz na to nie patrzeć, tak? No tak, to, to wtedy pamiętam, że robiliśmy po prostu losowanie, kto ma iść do tej osoby i z nią pogadać, bo, no bo to aż było niezdrowe bardzo, tak bardzo. No, tak. no, no ale właśnie, to wiesz, o mówię. tak, tak, tak. To jak ty powiedziałaś swoją sytuację, to ja też mogę swoje powiedzieć. No ja pracowałam na komercyjnej siłowni, gdzie nas było dużo trenerów i każdy działał na własną rękę że po prostu miałaś karnet trenerski, płaciłaś ryczałt no i mhm. przyprowadzałaś własnych klientów siłownia ci nie zapewniała klientów, klientek okay. tylko musiałaś szukać na własną rękę jakoś tak się reklamować no, tak. no i ja byłam jedną z kilku trenerek głównie przewaga była, była trenerów no i pamiętam, że dosyć wcześnie stwierdziłam że ja wolę trenować jednak kobiety Dlatego, że mają po prostu większy szacunek do kobiet, do, in mhm. do innych kobiet. E, bo nieraz miałam taką sytuację, e, raz zdarzyło mi się komuś zerwać współpracę i po prostu oddać pieniądze. Stwierdziłam, że nie będę się szarpać, to już muszę tego, tego słowa użyć. E, też były sytuacje bardzo nieprzyjemne, że ktoś kwestionował moją, e, moją wiedzę, dlatego, że jestem kobietą. Zdarzały mi się sytuacje, że Jeden pan specjalnie na przykład rzucał ciężarem, żebym ja go podniosła w określony sposób. I udało, udało mu się tylko raz mnie tak nabrać, że ja po prostu wiesz, chciałam być miła, podnieść ten ciężar. I zauważyłam w lustrze, po co on to zrobił. I to było dla mnie tak niekomfortowe, a wręcz obrzydliwe, no że ja. Że powiedziałam, nie, jakby kończymy ten trening albo albo ty zmieniasz swoje zachowanie, bo ja się z tym dobrze nie czuję, to nie jest e, okej okay, w stosunku do mnie, no i po prostu tak się nie zachowuj, e, gdzie już tam odchodząc od tego, że zrobiłam wtedy przysługę, bo e, treningi personalne były przypisane z innej osoby na tą właśnie, która, która tak się zachowała, no ale to już jakby odchodząc, zauważyłam, że jednak to podejście do trenerek jest inne... Niż do, niż do trenerów, szczególnie patrząc na takie ćwiczenia typowo siłowe, czyli gdzie ten ciężar jest większy. Martwy ciąg, przysiad, wyciskanie. No, co ty możesz jako kobieta wiedzieć o wyciskaniu, prawda? Albo o martwym ciągu. No, co ty możesz o tym wiedzieć? Hmm. Skoro to jest takie męskie ćwiczenie i, i to tylko trener może to pokazać, no ale dobra. Chciałam dzisiaj z Tobą pomówić o miękkości ciała, i teraz pozwól, że na chwilę zniknę, bo my się widzimy. I przeczytam Twój post, który dodałaś w mediach społecznościowych, mm -hmm. który bardzo mi się spodobał. Teraz czytam. Miękkość ciała. Niedoceniona, wręcz niechciana. Dawno, bo 5 lat temu byłam na szkoleniu z treningu medycznego u Marka Porczyńskiego. Ja u Marka byłam na fizjoterapii, polecam we Wrocławiu, na którym powiedział: Zdrowe ciało jest miękkie, gdy odpoczywa, a napięte, kiedy wykonuje pracę. No właśnie. I teraz, jak to się przekłada na inne komunikaty z mediów społecznościowych, gdzie cały czas widzisz napięte do granic możliwości sylwetki mm -hmm. pozy do zdjęć, cały czas te zdjęcia z zawodów sylwetkowych, do których my się porównujemy. Ja sama pamiętam, jakie ogromne kompleksy miałam, idąc na siłownię, że ja nie wyglądam w taki sposób. Dalej, będąc już trenerką, ja ciągle czułam się niewystarczająco dobrze zbudowana, niewystarczająco silna, niewystarczająco wyżyłowana i, i, i wiesz, te wszystkie inne aspekty. Tak jakbym nie zasługiwała na nazywanie się trenerką, dlatego że nie wyglądam w określony sposób. Jakie mhm. to jest krzywdzące. Tak, znaczy myślę, że w ogóle y, temat trenerek i bycia trenerką to jest w ogóle bardzo obszerny i oddzielny temat, bo to jest, uważam, zupełnie inna kategoria presji na wygląd niż y, kobiety, które nie zajmują się tym zawodem, bo na nas ta presja jest wyjątkowa, y, bo często też nie da się ukryć, rzeczywiście kobiety czy też no, klienci, klientki wybierają trenera, trenerkę po tym, jak ta osoba wygląda. Jakby to była wizytówka. Zresztą jak wejdziesz w Google tak naprawdę i wpiszesz trenerka personalna, no to wyskakują same wyżyłowane dziewczyny. Jakby nic nie odbieram, bo to jest ciężka praca i ja absolutnie rozumiem, tylko że ona jest często też podszyta zaburzeniami odżywiania, um, zaburzeniami w ogóle relacji z ruchem, no wieloma tak naprawdę problemami i kompleksami. Zaburzeniami ciążkowania y wchodzą też tak, tak, tak. No to jakby I to, żeby jakby taka sesja, która jest na stronie głównej danej trenerki, wyglądała jakby w taki sposób, żeby ta jej prezencja była właśnie taka, to często wiąże, wiązało się z wieloma poświęceniami i nie wiem, wysuszeniem się po prostu na dzień sesji zdjęciowej. I po tym niestety kobiety wybierają e, często, bo nie zawsze mam, mam wrażenie, że coraz rzadziej to jest w ogóle świetne uczucie ale rzeczywiście dosyć często wybierają daną trenerkę czy też trenera licząc na to, że skoro tak wygląda, to ja też tak będę wyglądać, bo znam na to sposób. Do no tylko że ten sposób to często jest trenowanie 6-7 razy w tygodniu na dobrą sprawę, bo niby jest Rest day, który polega na tym, że się robi 40 km na rowerze, no fantastycznie. I na zaburzonym odżywianiu, więc no przeciętna osoba, która nie zajmuje się sportem zawodowo, nie osiągnie takiego poziomu. Więc myślę, że ta presja na twardość, na napięcie wobec trenerek jest olbrzymia, i jest no nieporównywalna wręcz do tego. Znaczy, nie tak, to ta presja na kobiety, że tak powiem, nie będące trenorkami jest nieporównywalnie mniejsza. Do tego, co mamy my trenerki. Ale wracając do tych kobiet, które właśnie są jakby po prostu kobietami pracującymi na co dzień w biurze, e, będącymi mamami, czy też nie, nie, nie mamami, nastolatki, i tak dalej, nie zajmujące się sportem, rzeczywiście są bombardowane po prostu tymi obrazami takiej twardości, to, co powiedziałaś, tych pus wszędzie. I to nawet nie chodzi tylko o te pozy z bikini fitness i kulturystyki, bo myślę, że to są te. Mm, te takie odłamy internetu, odnogi internetu, w które bardziej my zaglądamy. W sensie ja już nie, bo mam to gdzieś, ale, ale kiedyś zaglądałam tak jako trenerka i osoba interesująca się sportem, kulturystyką w jakimś tam stopniu, bodybuildingiem. Całe szczęście bardzo mało. Ale w te odmęty internetu em, takiego codziennego, który jest photoshopowany cały czas, Albo nawet nie tyle, co fotoszopowany, ile po prostu zmieniane w y, aplikacjach, y, okładki, y, w gazetach. Przecież no, wszędzie są te ponapinane ciała, brzuchy wyrzeźbione z bruzdami po prostu wzdłuż, albo jeszcze w ogóle sześciopaki. Zresztą reklamy ubrań sportowych, każda reklama leginsów, no to jest reklama pokazana na kobiecie, która ma ciało. No, sportswoman to, to nie jest przeciętna osoba z siłowni, a umówmy się, że jakby każdy lubi utożsamić się z kimś, na kogo patrzy. W sensie takim, że chętniej kogoś posłuchamy, albo chętniej kupimy dany produkt, czy będziemy. Czuli się komfortowo, jeśli jesteśmy w stanie znaleźć swoją reprezentację. Tak, no Chociażby na tej podstawie budowano Boys' Bandy i Girls' Bandy. Każda była inna, żeby każda znalazła siebie tam, no nie? Tak, zdecydowanie. No, i, no więc, jeśli jest, są marki i jest ich coraz więcej, które pokazują różne sylwetki kobiet w leggingsach, to myślę, że to jest fantastyczny krok, bo żeby zacząć ćwiczyć, czy też ćwiczyć regularnie, czy w ogóle jakikol w jakikolwiek sposób się w to wdrożyć no to musimy założyć te leginsy na ciało niewysportowane, żeby ono wysportowane bardziej się stało. A w momencie, kiedy są, są reklamy po prostu wyżyłowanych babek, no to, to tylko wzbudza w tobie presję i poczucie winy, że ty tak, tak nie wyglądasz. Tak, tak, tak. I wstydzisz ci... się swojego ciała mhm. na maksa, więc to jest straszne, uważam. Tutaj no. na chwilę chciałabym ci wejść słowo, dlatego że jak ty mówiłaś o tych reklamach, to mam przed oczami reklamę, taki wielki billboard po prostu na placu Legionów um, Legionu dobrze powiedziałam we Wrocławiu, gdzie wiesz teraz wszystkie większe marki um, H&M um, Monki um, no też wszystkie, żeby tutaj nie wymieniać idą mhm. w bardziej naturalne zdjęcia czyli nie fotoshopują rozstępów, celulitu, jakiś przybarwień na skórze, no bo tak wygląda nasza skóra, um, mhm. jakby odchodzi się od tych, od tych zabiegów też Coraz więcej czasopism, idzie w ruch ciało pozytywność, dalej to zdjęcie jest tak wyretuszowane na okładce, że nad tym spędził kilka godzin grafik, plus kilka mhm. osób, kilka godzin, i też łącznie z tą modelką. Jeśli chodzi o przygotowania w ogóle do tego zdjęcia, plus mhm. trzeba zobaczyć, jak wygląda backstage sesji zdjęciowej, nie? Ile razy jest tam robienie powtórzeń? Jakie światło dobierane? Jakie kolory dobierane, jak to jest zbierane w ogóle? Z z aparatu i tak dalej, no, ja zajmuję się zdjęciami od, e, od dwóch stron, można tak powiedzieć, dlatego, że e, sama robię zdjęcia i też e, miałam zdjęcia u fotografów, więc wiem w jaki sposób oni, oni pracują i ilość przygotowań i potem ilość jakby poziom mojego zmęczenia po każdej sesji no nie, no bo to nie jest, to nie mhm. jest e, coś, co tak idziesz i po prostu stajesz, uśmiechasz się i, i, masz, i masz zdjęcie, a wracając do tego e, billboardu no, to jest ym, reklama stroju kąpielowego, i kobieta, która jest y, właśnie na, tym, na, tej, na tej reklamie, nie ma ani jednego zgięcia naturalnego skóry. Jest tak wygładzona, jest tak poprawiony koloryt, y, nie ma nawet chyba żadnego piprzyka. Nie ma tam, już o włosach, to wiesz, y, nawet nie, nie wspominając. Zagięcia, tutaj jeśli chodzi o y, biodra, w ogóle. Wiesz, jest mm -hmm. po prostu prosta, piękna linia, jakbyś rysowała na kartce um, jakiś taki zarys kobiecej sylwetki, którą dopiero potem będziesz um, do, do, dopracowywać, jak ona rzeczywiście wygląda. Nie wspominając o hip-dipsach, które, no. Ma każda, jedne mają większe, drugie mają mniejsze. Też reklamy leginsów tego nie pokazują. Nie tak, Nie tak. ma reklam, które jakby kobieta stoi na wprost i widać te hipdipsy. Ja mam dosyć duże hipdipsy, jakby nie zwracałam na nie uwagi, dopóki ktoś mi nie powiedział, że one istnieją. Tak, ja dokładnie to samo, <laughs> nie wiedziałam, że coś takiego jest. Zresztą nigdy nie zapomnę, jak trenowałam mocniej siłowo i zbudował mi się mocno pośladek. I te hip dipsy się jeszcze uwydatniły wtedy. No tak. bo jak się jest bardziej zbudowane, to one się uwydatniają. I ja się z nich cieszyłam. sobie myślałam, wow, ale fajne, mam dołki, ale to super wygląda. A potem mi ktoś powiedział, że to jest podobno niefajne. I tak byłam, ale jak? To mi się to podoba, a jednak te dziewczyny pytają się, jak. Zrobić, żeby ich nie było, więc mhm. w ogóle tak się zmieszałam i nie rozumiem tych, tych narzuconych standardów. Dokładnie. Plus, jak wiesz, jak idzie anatomia, no to nad hip jest mięsień, więc jak masz tak. być budowany, no to po prostu łapiesz sobie kawą mięśnia a, i to Dokładnie. jest też normalne ułożenie ciała. A druga reklama, która mi się e, przypomina, to jest e, na mojej trasie biegowej, gdzie jest e, szczupła sylwetka kobiety pokazanej od tyłu. I są zarysowane takimi kreskami Po prostu linie Które mogą em, Tak jakby pokazać Jakie efekty dają jakieś tam zabiegi nieinwazyjne I wiesz jest pokazane Szczupłe ciało Bez fałdek, bez e, zmarszczek Bez naturalnej faktury skóry Bo oczywiście to było by retuszowane I jeszcze masz komunikat Że to jest za dużo Że ona jest za gruba No już tak to trzeba mhm. nazwać Że ona powinna poddać się temu zabiegowi i ja podczas tego pierwszego biegania tak wiesz, patrzy na to i mówię, No nie, no to ja wyglądam przy tym fatalnie. I, i, i to, to jest mój komunikat, czyli i nie pomyślałam o tym, że chcę się poddać jakimś zabiegom, tylko o tym, że ja wyglądam źle. I mhm. potem długo mi to się działo w głowie i pracowało, bo ja do, od dosyć niedawna dopiero pracuję nad pewnością siebie, nad swoją samooceną, nad wychodzeniem z tej bańki internetowej. I zaczynam e, rozpracowywać te wszystkie przekonania i schematy, w których wcześniej funkcjonowałam. No i ta bańka internetowa, w której byłam, bardzo na mnie, na mnie działała. I ja też myślałam, że jak mój brzuch jest powiększony przed miesiączką, to to jest moja wada. To jest moja ogromna wada i ja powinnam to zakrywać, żeby tego nikt nie widział. Mm -hmm. Tak, tak, nie no to jest klasyk, tak? W ogóle ukrywanie naturalności ciała... Jest jakimś totalnym absurdem. To jest tak, jakbyśmy, nie wiem, mieli zakładać maski na twarz cały czas i, i poruszać się tak w, w maskach albo w kominiarkach, żeby tylko nie pokazać przypadkiem tego, jaką mam twarz. No, nie, to jest jakaś tragedia jak dla mnie. Przy tej świadomości, którą mam dzisiaj, no to chce mi się po prostu płakać, jak pomyślę sobie o dawnej mnie i o tym co mówisz właśnie na temat oceniania siebie na podstawie obserwowania cudzych zdjęć i cudzego życia, na którego temat nie mamy pojęcia, nie wiemy jak ktoś żyje, nie wiemy jakie ktoś ma geny. Nie wiemy czy ktoś ma naturalnie taką sylwetkę, bo Pomówmy się, to też nie jest tak, że wszyscy tak naprawdę w głębi ducha jesteśmy, nie wiem, rozmiar 42, bo są osoby, które są naprawdę szczupłe z natury. Wręcz one uważają to za wadę, że są za chude i też słyszą takie komunikaty, jakby body shaming działa w każdą stronę. Oczywiście. Że, a tak. weź zacznij jeść, a, a co ty jesz, a ty nic nie jesz i, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby i są też w tym wszystkim sylwetki, takie, które widujemy w reklamach, które bez żadnego wysiłku takie są, tak? Czyli wysportowane, yy, szczupłe, które naturalnie mają proporcje yy, klepsydry, tej, tak jak się mówi, tak? Czyli szersze barki, yy, szerokie biodra, wąska talia, yy, do tego wydatny biust przy płaskim brzuchu. Są takie dziewczyny, widziałam takie dziewczyny na własne oczy i wiem przy okazji, że są to dziewczyny nie mające zaburzeń odżywiania, i, i po prostu ćwiczące sobie 2 trzy razy w tygodniu. Okej! Okay. Tylko, że to nie jest re reprezentacja większości. To jest jakiś mały procent, a niestety reprezentacja większości nie jest przedstawiana y, w ogólnych mediach. Cały czas są przedstawiane jednak mniejszości, ani nie są to mniejszości y, niestety y, grube, tylko są to mniejszości szczupłe, wychudzone mniejszości. I nie to, żebym miała jakiś problem z chudymi osobami, bo spoko, tylko problem polega na tym, że brakuje nam różnorodności na dobrą sprawę, która by nas motywowała i powodowała, że chciałoby nam się jakby pokazać światu, że nie będziemy się wstydzić siebie, bo tego potrzebujemy. Takiej akceptacji tego, że jesteśmy różni, i pokazywania, że różne i grube, i chude. I nie wiem, umiarkowane, że tak powiem, w ciele, czyli takie, tak mówimy, normatywne, tak. I o tyle to wszystko jest, jakby, okej, okay, to występuje w naturze. I tak. potrzebujemy tego widzi widzieć, to, żeby nie czuć się jakąś osobą, która powinna zniknąć z tej planety. No nie o to chodzi. Mm -hmm, bo każde ciało jest ok, i każde ciało tak. zasługuje na szacunek. I też, wiesz, mnie bardzo denerwuje takie określenie, że. Ciała wysportowane, ciała zawodniczek, albo nawet nie zawodniczek, ale dziewczyn, które poświęcają bardzo dużą ilość swojego czasu, energii, ogólnie mówiąc życia na trening, że one nie mają normalnych ciał. Mają normalne ciała, tak. tylko ich czas jest przeznaczony właśnie na trening, więc każde ciało jest normalne i to wysportowane tak. z, w, z widocznymi mięśniami e, brzucha i to, u, 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 w którym nie widać tych mięśni, mięśni brzucha, bo jest e, średnia zawartość no. tkanki tłuszczowej albo, e, albo wyższa zawartość tkanki tłuszczowej. E, ja mam dosyć taką średnią zawartość tkanki tłuszczowej i na przykład u mnie widać dwie kostki na brzuchu czasami, jak jestem w dobrej fazie cyklu, no i to było, było na tyle i nie uważam, żebym e, była nienormalna albo żeby moje ciało Dobra, e, tak. było jako Poza, poza kanonem. Ja uważam, że jednak jestem, jestem w, w tym kanonie i nie doświadczyłam aż tak dużej presji z, z tej strony. Natomiast no, przykro mi się, czyta niektóre komentarze w internecie um, i niektóre takie poglądy odnośnie do każdego rozmiaru, bo tak jak sama powiedziałaś, body shaming dotyczy każdego rozmiaru i tutaj nie ma żadnych takich um, wy, wytycznych. Wróćmy jeszcze do tematu tej miękkości. Dlaczego ta miękkość ciała jest nam potrzebna? I dlaczego na przykład ciągłe napinanie brzucha albo wciąganie brzucha jest nie okay? I to nam może jakby spowodować więcej szkody niż pożytku. Tak, no przede wszystkim kwestia podnoszenia ciśnienia w naszej jamie brzusznej. o no to działa bardzo destrukcyjnie, destrukcyjnie na mięśnie, na miednicy i na naszą funkcjonalność na co dzień. Więc już sam komunikat pod tytułem wciągnij brzuch, czy też weź zepnij brzuch, tak? Tak i na co dzień i wiem, że kobiety to wykonują, chociażby y, poprzez dobieranie sobie obcisłych ubrań, co też jest jakimś narzuconym patriarchalnym gównem, czyli kobieta w y, obcisłej ołówkowej spódnicy, w której widać jej bardzo podkreślone pośladki. No come on, to jakby, po to ma, mamy się tak ubierać, żeby mężczyznom się przyjemnie na nas patrzyło? Mam to gdzieś, no jakby nie o to chodzi. Jednocześnie yy, unikanie i wiem o tym, że kobiety tak robią, unikanie na przykład zjedzenia surowego jabłka w pracy, bo wzdyma potem brzuch, tak? I on wystaje. Mm. I co za tym idzie właśnie cały czas kontrolowanie tego wyglądu brzucha, wciąganie, ściskanie, napinanie, no to wszystko działa destrukcyjnie na nasze zdrowie, po prostu na nasze funkcjonowanie. I potem są problemy, czy chociażby z oddechem, który jest bardzo płytki, bo jest kierowany wyłącznie do płuc, co działa niewydajnie, jesteśmy niedotlenione, gorzej funkcjonujemy, gorzej żyjemy. Jeśli chodzi o ściskanie brzucha, wciąganie brzucha, podnoszenie właśnie tego ciśnienia w jamie brzusznej, tej tłoczni brzusznej nacisk na mięśnie, na miednicy, za tym idą konsekwencje z nietrzymaniem moczu, obniżaniem się ściany przedniej macicy, w ogóle z obniżaniem się narządów, tak na, na, na dobrą sprawę, z brakiem satysfakcji seksualnej, gdzie co jest w ogóle takie paradoksalne, bo teoretycznie e, właśnie to jest wynik seksualizacji, czyli tego, że kobieta ma być taka atrakcyjna i seksowna, a na dobrą sprawę no, może nie osiągać żadnej satysfakcji seksualnej, w konsekwencji tego, jak się prezentuje, jak się zachowuje, tak? Tak, Czego tak, wymaga od tak. niej społeczeństwo. Mm -hmm. Więc no, to jest masa, masa po prostu paradoksów w tym wszystkim i no, to jest po prostu dla nas złe i niezdrowe. Więc ta miękkość, na którą sobie możemy pozwolić, na którą naprawdę możemy sobie pozwolić w każdej części dnia i cały czas nie musimy spinać brzucha, póki nie trenujemy, póki nie ćwiczymy, albo póki nie wykonujemy jakiejś czynności, która od nas wymaga pełnego napięcia, no to to wypuszczanie brzucha i pozwolenie sobie na oddech do żeber, na oddech do brzucha, na oddech do mięśni damiednicy, swobodny i spokojny, daje nam pełnie zdrowia właśnie, mhm. tak? To jest chociażby, czy prewencja jakichkolwiek problemów z właśnie funkcjonowaniem narządów rodnych, czy w ogóle właśnie mięśni damiednicy, ale to jest po prostu nasz komfort. To są emocje, którym pozwalamy swobodnie pracować, tak? No bo rozluźniony, miękki brzuch. Pozwala nam na odczuwanie emocji. Brzuch spięty, twardy jest często brzuchem zestresowanych, zestresowanym. To niesie za sobą konsekwencje w postaci gorszej pracy jelit, chociażby, tak? Zaparć, czy biegunek, czy wszelkich objawów, wzmożonych objawów, bo nie możemy powiedzieć, że to jest przyczyna, ale wzmożone objawy jelita drażliwego, czy SIBO. No, jakby jest tyle konsekwencji, ponieważ brzuch jest. Tak niesamowicie istotnym obszarem w naszym życiu. Jest, jest obszarem, który odpowiada za naszą energię, za nasze emocje, za nasze funkcjonowanie. To jest tak na dobrą sprawę, to, co się mówi o jelitach jako drugim mózgu, tak, co wynika tam z ba flory bakteryjnej i tak dalej. Ja jakby się w tym nie specjalizuję, no, ale jakąś tam szczątkową wiedzę na ten temat mam. No to ja uważam, że w ogóle brzuch jako taki, ta przestrzeń to jest absolutny mast naszego ciała. W sensie, okej, okay, nie funkcjonujemy bez mózgu, musimy mieć mózg, musimy mieć serce, ale musimy mieć brzuch. Tak jak możemy funkcjonować, nie wiem, z amputowaną stopą, nogą, ręką, no bez brzucha nie da się funkcjonować, a jednak mimo wszystko zachowujemy się tak, tak jakbyśmy chcieli tego brzucha w ogóle nie mieć. Co jest totalnym absurdem. Tak jakbyśmy nie chcieli mieć mózgu albo nie chcieli mieć serca. No, do czego to zmierza wszystko, to, to mm -hmm. jest pytanie, no nie? Tak, że ten brzuch jest zawsze takim. Tak, na pierwszym miejscu, nie? Że zobaczyłam ja taki brzuch, tak. albo ten brzuch mi tak wystaje, albo nie, bo tu, tutaj ci się za bardzo brzuch odznacza, albo tutaj gdzieś ci widać fałtkę. No jakby come on, jakby to jest nasze ciało, no tak, tak wygląda. I tak, też tak. czuję się dużo, dużo bardziej tak, jakby uwolniona, kiedy zmieniło mi się podejście, kiedy sama się lepiej traktuję i mam do mhm. siebie większą wyrozumiałość i większą łagodność. Lepiej mi się funkcjonuje przede wszystkim, jeśli chodzi o taki komfort życia codziennego, bo wcześniej nawet więc tego nie odczuwamy. Ja dopiero um, zczaiłam się podczas pandemii, jak duża presja ze mnie spadła. Że ja codziennie nie, wiesz, nie jestem na takim, takiej napince takiej względnej, tak. że tutaj nie prezentuję się jak najlepiej e, ten, bo ja to robiłam bardzo nieświadomie. To nie to, że ktoś mi kazał to robić, tylko ja się dopasowywałam do środowiska, w którym funkcjonowałam. No i funkcjonowałam w środowisku presji i wyglądu. Więc żeby jakby dobrze wyglądać, no to ja cały czas miałam inną, inną postawę ciała. E, inaczej też chodziłam, inaczej się zachowywałam. I bardzo często, dopiero potem zaczęłam to łączyć, w takich sytuacjach dużego stresu, albo miałam parę nowych osób e, jednego dnia. No to wiesz, musisz się zaprezentować. Czyli cały czas ma, jakby masz tą napiętą tą, tą sylwetkę. I ja wracałam do domu i bolał mi brzuch. I ja tak. jakby dochodziłam do tego, że ja cały dzień miałam zablokowane tak, jakby trawienie. Bo miałam tak napięty brzuch, do tego doszedł stres, um, doszły wszystkie inne emocje, że ja potem miałam problemy trawienne. Że co bym nie zjadła, to po prostu nie, nie dochodziło do pewnego trawienia. Miałam zablokowaną perystaltykę i po prostu źle się czułam. I Dopiero potem powiązałam te całe kropki, i odkąd lepiej mi się żyje, jeśli chodzi o podejście samej siebie do, do swojego ciała, do swojego brzucha, to sobie pozwalam na tą, na tą miękkość i nie chodzę już tak ciągle napięta, tylko mam optymalne napięcie brzucha, które mi zapewnia tak jakby to, że mi plecy nie bolą, jak dużo siedzę mm -hmm. albo dużo stoję, po prostu ta postawa jest poprawna. Też pilnuję tego, żeby mi się klatka nie zamykała, żeby mi głowa nie leciała do przodu, bo przy pracy przy komputerze, czy w telefonie to bardzo bardzo łatwo do tego doprowadzić. I no tak podsumowując, żyje mi się lepiej i lepiej się czuję we własnym ciele, kiedy ono faktycznie jest miękkie. Um, też często dostaję pytania na treningach albo właśnie takie, że um, nie, tam Monia, Miska, musimy to zrobić i dziewczyny pokazują na tricepsy i zobacz te piękne określenia, niektóre które dostały mm -hmm. nasze ramiona pelikany. tak no tak. Bo mnie szlak Tragedia. trafia tak no mnie szlak trafia dlatego, że ja wtedy zawsze znaczy, pokazuję, dobra pokazuję um, właśnie rękę wymacham, zobacz u mnie też macha, bo to jest po prostu mięsień osadzony w powięź i osadzony dalej w skórze a ja mam naprawdę mocne tricepsy bo trenuję od kilku dobrych lat pole dance, gdzie my wszystko robimy na tricepsach więc uh -huh. nie można powiedzieć, że ja nie mam e, mięśni a też jednak ta miękkość jest i ta, ta skóra, ten mięsień lata a tutaj znowu Dokładnie, takie tak. wskazanie, to jest z Tobą coś nie tak, tutaj się zajmij, bo to masz pelikany Uff. Tak, ja myślę, że też ważne jest zrozumienie tego, jak działa ludzkie ciało, jak ono w ogóle funkcjonuje i że ta amplituda między spięciem a rozluźnieniem tak naprawdę gwarantuje nam największą siłę, yy, czy też jeśli skupimy się jeszcze na prędkości, na no to moc, tak? Czyli praca nad tym, żeby dźwignąć w martwym ciągu stówkę właśnie, to jest praca nad tym, żeby umieć to ciało odpowiednio rozluźnić, żeby po tym je odpowiednio spiąć. Że tak jakby gdybyśmy chodzili cały czas na napiętym bicepsie, to potem nie będziemy w stanie dźwignąć dużego ciężaru tym bicepsem. A jeśli on odpoczywa przez cały dzień, to potem na trening zwarty i gotowy po prostu rzeczywiście dźwignie kawał ciężaru. No i to o to dokładnie chodzi. Czyli to napięcie mięśni, to spięcie ciała jest nam potrzebne do pewnego performance'u, czy też do performance'u sportowego. Czy też przede wszystkim do jakiegoś spięcia funkcjonalnego w życiu, kiedy nagle potrzebuje się mocno napiąć i coś dźwignąć, coś gdzieś przestawić, nie wiem, podnieść i tak dalej. Jeśli ja cały czas chodzę na pełne napięciu, to oprócz tego, że to jest niefunkcjonalne, to po prostu zabiera mi siły, to jest bez sensu, buduje sobie nadmierne przepięcia. Potem na dobrą sprawę trzeba iść do fizjoterapeuty, który wymasuje nam powięzi, wymasuje nam brzuch, rozluzi nam przeponę bo w ogóle niewydajnie oddychamy. Mhm. Jeśli czepniemy się tutaj jeszcze kobiet, które rzeczywiście mają olbrzymią presję, bo okej, okay, to nie jest tak, że faceci w ogóle nie mają presji na swój wygląd, bo mają, mają ale jest mają. ona znacząco mniejsza, bo jednak no, żyjemy w patriarchalnym świecie, no, nie ma co ukrywać. Więc y, tych mężczyzn z wywalonymi brzuchami do przodu, jakby dużymi, piwnymi, jakimikolwiek by one nie były, nieważne, nie bo to mogą być też chore brzuchy i okej. Okay, by oni nie spotykają się z tak dużą krytyką, jakby była to kobieta, tak? która po prostu idzie i tak wygląda, miałaby większy brzuch i też nieważne, z jakiego powodu, bo tak naprawdę nic ci do tego, jaka to jest przyczyna. To jest tylko i wyłącznie jej ciało i jej życie. I do czego zmierzałam? Zgubiłam się po drodze. <laughs> Ale generalnie chodziło mi o to, że, um, że kobiety, które. Um, Okej, okay, już wiem, yy, że się tych kobiet, które mogą na przykład planować y, ciążę, chcieć dzieci później, które y, są cały czas właśnie ponapinane z wciągniętymi brzuchami, potem okazuje się, że mają problemy z porodem, mimo super sprawności itd., bo nie potrafią oddychać po prostu. Mają tak ściśniętą przeponę i mają tak niewydajne mięśnie na miednicy, że to jest jakaś katastrofa dla nich, tak? Jakby nie chcę zrzucać tutaj całej winy tylko i wyłącznie na nie, bo to przyczyn i czynników może być masa i nie tylko to, ale to jest jednak jakiś czynnik, który nie wynika z ich głupoty, tylko wynika z tej kultury, która nam to narzuca i, i z tego patriarchatu i kultury diet, która nam cały czas mówi: I Z całego kanionu bądź szczupła. Tak, dokładnie, więc to jest po prostu jakieś totalne gówno, w którym się taplamy od wielu, wielu lat i z którego bardzo ciężko jest wyjść. Co gorsza, nie tyle jest ciężko wyjść, jeśli mamy tą świadomość, tak jak Ty czy ja mamy świadomość, wyszłyśmy z tego, to jest długa i trudna droga, ale osiągalna. Trudne jest zrozumieć, że tak w ogóle jest. Tak, Trudno jest nie to w ogóle innej zauważyć. Dokładnie. I nawet jeśli na przykład ja rozmawiam z moimi klientkami, które jakby słuchają mnie, widzą te komunikaty, rozumieją, że okej, okay, fałdki są no normalne, naturalne, celulit jest, to one mówią: No tak, ale nadal chciałabym schudnąć, nadal mi się to nie podoba, mimo że jest osobą, na przykład, szczupłą i bardzo atrakcyjną. I to nie jest tak, że ona nie ma prawa tak, dbać o swój, swój wygląd i o estetykę według tego, czym ona uważa, że ta estetyka jest ok. Nadal to jest ok, jakby spoko, może to robić. Tylko, że widać w tym głosie i w tym komunikacie taką bezsilność i takie poczucie przymusu. A nie, że po prostu chciałabym spróbować, chciałabym zobaczyć, co się uda. Tylko to jest takie, muszę trenować, albo muszę się w końcu przepilnować z tym jedzeniem. Tak, bo jestem. Okay. Tak, nic nie musisz. Jestem nie musisz. OK, jestem niewystarczająca, źle wyglądam. Dokładnie. E, mój wygląd definiuje moją wartość. Tak, tak. Ja też mhm. odbieram te komunikaty i jest mi wtedy tak cholernie przykro. I ja mam sobie bardzo duże po, w ogóle pokłady empatii i bardzo odczuwam emocje innych osób i wtedy po prostu ja czuję się rozwalona, bo wiem, że ja sama byłam w tym miejscu, wiem jak bardzo źle do siebie podchodziłam, jak źle się traktowałam i jak, no to, to jest ciemne chmury wtedy widzę nad sobą, mhm. jak sobie tak wspominam, że kiedy bym powiedziała, że popatrz na siebie z przeszłości, to mi jest szkoda tej dziewczyny. I ona nie potrzebowała kolejnego treningu, kolejnej diety, kolejnych zaleceń, tylko ona potrzebowała, żeby dostać komunikat od tego świata zewnętrznego: wszystko jest z Tobą w porządku, jesteś ok, jesteś wystarczająca. Mm. Nie zwracam uwagi na to, czy Ty masz tam fałtkę, tam fałtkę, czy jakieś przebarwienie, czy, czy cokolwiek, jakby. I tak, wiesz co też. Ja o tym akurat mówiłam, ale na samym początku mojego podcastu, a wracam do tego, bo akurat wczoraj pojechała ode mnie moja bratanica. I ja miałam zaburzenia odżywiania, jak skończyłam jako 14-15 lat. I to był wiek, który pamiętam, że większość z nas wtedy. My moim, jeśli chodzi o mój rocznik, ja jestem 93, to tak dziewięć jeden, dziewięć 5, 6, 7, to tak 14, 15 lat y, zaczynały do nas docierać różne komunikaty. Też przez to na przykład, że jakieś filmy i nastolatki były grane przez osoby dorosłe, które miały już inny kształt twarzy, nie miały tak. tej pucołowatości, wiesz, na, na, na buzi, i makijaż i tak dalej, a ty też się patrzyłaś, tu prysz na pryszczu, tutaj wiesz, już by nie wiedziałaś, jak się malować, więc hmm, dlaczego ja tak nie wyglądam? jak z High School Musical mm -hmm. i tak dalej no ale właśnie ta moja bratanica ma 8 lat, dziewczynka i ona się już siebie wstydzi wstydzi się swoich fałdek na brzuchu wstydzi się tego, że tu jej się zgina, tu jej się zgina, że tu ma tłuszcz, że tam ma tłuszcz i wiesz, ja z nią próbuję rozmawiać zadawać jej pytania i dostaję od niej Tyle komunikatów, że raz, że tam dzieciaki w szkole potrafią jej dokuczać, dwa, że komunikaty pani nauczycielki, nie, że chłopiec Cię lubi, dlatego Cię przyzywa, to w ogóle jest mindfuck dla mnie, albo że no, daj drugą szansę dzieciom, żeby Cię może nie przyzywały. Jeżeli, jak ja to usłyszałam, to po prostu się we mnie zagotowało i no po prostu czekam na rozpoczęcie roku szkolnego, żeby pójść i porozmawiać z swoją nauczycielką, uh -huh. że, że w jaki sposób dlaczego te komunikaty nie są okej. Okay? Dlaczego dziewczynka ma na siebie narzuconą presję, żeby dać drugą szansę swoim oprawcom, albo oprawczyniom, czyli uh -huh. osobom, które wytykają je, jak wygląda jej ciało, ośmioletnie ciało które jest jeszcze mięciutkie, pulchniutkie, wiesz, jakby no to, to dzieci wyglądają tak, całkowicie inaczej niż tak. osoby, osoby dorosłe. A coraz mniejsze dzieci mają problemy ze swoim wyglądem. To jest przerażające, jak dla mnie. Tak, tak. No nie wiem, z czego to wynika. Nie, nie specjalizuję się w tym temacie, ale zauważam to. Tak, tak samo. I to, to, jest, to jest po prostu przerażające i obawiam się, jakby nie wiem tego, ale obawiam się, że to wynika z tego, jaki światopogląd i pogląd na wygląd i w ogóle mają matki, czy też rodzice, rodzice tak? Ojcowie też, czemu nie? Ojcowie nie. Jakby, czy, czy, jakby ogólnie rodzina, tak? Czyli niestety ta świadomość taka na temat tego, jak ciało wygląda naturalnie, normalnie, co jest zdrowe, co nie i że jesteśmy różni, to jest jakaś taka banieczka. To jest ten nasz Instagram, to są te nasze podkaściki, które są jakoś kroplą w morzu największych przedsiębiorstw, które są zbudowane na zawstydzaniu i na mówieniu o tym, że jak schudniesz, to jest sukces. Jak masz płaski brzuch, to jest sukces. To fantastycznie, tak. No, Będziesz szczęśliwsza. No naj... Tak, jesteś szczęśliwsza. Mhm. Dokładnie tak. I no, Umówmy się, ale największe. Najsławniejsze trenerki, które możemy znaleźć w internecie, w telewizji, w gazetach i tak dalej. No tam nie ma komunikatów akceptujących, albo są tak kulawe, koślawe, albo postawione obok treningu na spalanie boczków, że to się po prostu nóż w kieszeni otwiera. No ale nie mamy na to wpływu. Mhm. Jedyne, co możemy robić, to robić swoją robotę. I czy ona będzie wystarczająco głośna? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie, bo dużo bardziej sprzedaje się strach, dużo bardziej niesie się zawstydzanie ludzi. Po prostu to działa. A mm. mówienie ludziom, że jesteś okej, okay, jesteś wystarczająca, to nie działa, bo, bo to nie wzbudza dużych emocji, a duże emocje działają. Wiesz co, ale wydaje mi się, że my takie ziarno, dlatego że e, moje dziewczyny treningowe właśnie słuchają moich podcastów, oglądają story i też e, osoby, które współpracują ze mną e, psychodytetycznie, indywidualnie, też są na bieżąco mhm. z tymi podcastami i ja widzę u nich też zmianę tego podejścia. E, więc takie ziarenko jest zasiewane. Tylko to jest nasza długa, długa e, droga i ciężka praca do tej akceptacji. Ona nie przychodzi tak e, sama, sama z siebie. Też. E, ja jestem w ogóle na nie. jakby To już muszę powiedzieć, że jakieś wyzwania, jakieś inne sprawy, wiesz, 30 dni codziennego treningu. Dla mnie to jest, jak już padło słowo gówno w tym podcastie, to ja też powiem, że to jest jedno wielkie główne dla mnie. Dlatego, że kiedy ja byłam e, w najgorszym, jakby czasie, albo nie toż najgorszym, ale najbardziej intensywnym, jeśli chodzi o pracę, to jakbym mhm. też powiedział, że masz codziennie znaleźć godzinę na trening, to, 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 to ja nie mam czasu się wysikać czasami. I dlatego, że mam tyle, tyle pracy, a co, co dopiero na godzinę na trening? Jakby mój pies leci na spacer i z powrotem prawie, że też sika w locie, dlatego, że ja się nie wyrabiam na zakrętach i ty jeszcze do mnie mówisz, że ja będę sportową Grażyną, kiedy codziennie będę robiła sobie godzinny trening i dopiero wtedy będę szczęśliwa, wtedy będę zrealizowana, wtedy odniosę sukces i wtedy po prostu moje życie będzie usłane płatkami róż. No to są gówno komunikaty, po prostu. Tak. E, tak. No. Powiedz mi, ile tobie zajęło ym, czasu, żeby dojść do tego poziomu akceptacji swojego ciała, w którym aktualnie jesteś? Bo twoje zdjęcia na Instagramie się wyróżniają właśnie dlatego, że nie są pozowane takie na, na, na napince, nie są, yy, no nie chcę tutaj też użyć jakiegoś takiego bardzo yy, dosadnego określenia, ale są po prostu takie, że twoje zdjęcia. Nie tak wyglądam. Mhm. Mam miękkość ciała. Mój brzuch jest miękki, moje ramiona są miękkie. Po prostu ustawiłam się i zrobiłam sobie zdjęcia, a nie patrzyłam milion razy, jak wyglądam w danym kadrze. Ile ci zajęło dojść do tego, do tego momentu? Kurczę, wiesz, co, to była długa droga. I to była trudna droga też dla mnie, bo tak naprawdę właśnie to jest też to, co powiedziałam wcześniej, że to środowisko nasze trenerskie jest bardzo zepsute i. No ja zaczynając na studiach na AWF-ie, specjalizację trenerską, wsiąkając mocno w to środowisko, tak naprawdę pogłębiłam problemy swoje z zaburzeniami odżywiania, czy też one wtedy mi się tak na dobrą sprawę rozwinęły. Dokładnie i po tak mniej więcej trzech latach na dobrą sprawę udało mi się z tym poradzić, ale też nie na własną rękę, tylko dzięki psychoterapii i to myślę był taki pierwszy krok w tą stronę. Ale to był taki naprawdę mikrokrok. Mi się wtedy wydawało, że już jest zajebiście, że w ogóle ja się nie przejmuję tym, jak wyglądam, ale dopiero z perspektywy czasu widzę, jak bardzo sama sobie nie zdawałam sprawy, jak, jak jestem targana tymi komunikatami z zewnątrz. Ale było już mi dużo lżej. W sensie, że już pracowałam nad swoim ciałem funkcjonalnie, nie skupiałam się tak bardzo na wyglądzie, ale cały czas gdzieś tam z tyłu głowy były te komunikaty. Jak pogrzebię sobie w telefonie, to widuję swoje zdjęcia w lustrze, w bieliźnie i tak dalej z tamtego okresu. I, i do, czyli jak, w jakiś sposób się ym, koncentrowałam na tym. I to był rok mniej więcej 2018, mniej więcej coś takiego, 2017. No, więc tam wtedy się mniej więcej zaczęło, tak naprawdę, reperować to w mojej głowie. No, mamy 21, czyli mniej więcej 4 lata takiej wzlotów i upadków, na dobrą sprawę. W międzyczasie jeszcze kolejna psychoterapia, taka dosyć krótka, związana z innymi wydarzeniami trudnymi w moim życiu, ale ona też mi tak pomogła pogodzić się z tym, że ja mam swoje własne zdanie, ja mam, ja mam sprawczość w swoich rękach na temat swojego życia. I mogę żyć po swojemu, i to mi bardzo dużo wtedy dało, rzeczywiście, i znowu wyluzowałam. I y, ostatnio y, miałam ze sobą y, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec pięciomiesięczną, sześciomiesięczną, mniej więcej y, psychoterapię, która pomagała mi poradzić sobie z y, y, nadmiernym naciskiem na pracę, pracoholizm, ale w tym się też, właśnie, znowu obudziły jakieś stare, stare sprzed y, właśnie ośmiu lat, bo 8 lat temu zaczęły mi się zaburzenia odżywiania, jakieś takie stare demony się obudziły i razem to ze sobą pociągnęło właśnie kwestię akceptacji ciała, więc i zakończyłam ją w kwietniu, w tym roku i czuję się tak na maksa swobodnie teraz, tak, mhm. taka wyzwolona, tak jakby ktoś zdjął ze mnie te łańcuchy i te kajdany to jest super i najbardziej to widzę w tym, że kieruję się tym, na co mam ochotę tym, czego potrzebuję. Mam ochotę pod kątem takim zachciankowym, ale też mam ochotę, bo mam ochotę poczuć się lepiej. Na przykład wiem, że trening powoduje, że czuję się po prostu lepiej. Może nie mam super dużo siły, więc robię trening lżejszy, taki spokojniejszy, bardziej może intuicyjny. Ale to mi pomaga po prostu, mhm. więc. Więc tak, więc teraz czuję się ok z tym. I tak jak mówię, no to były takie cztery lata trudnej drogi ze wzlotami, upadkami. I nie mogę powiedzieć, że to ta ostatnia psychoterapia wszystko sprawiła, nie, bo to każde doświadczenie po drodze miało swój udział. Jasne, ale no, to powiem Ci, że rezonujemy ze sobą bardziej niż, niż nawet wydawało mi się na początku. Dobrze, że podkreśliłaś, że to były lepsze i gorsze momenty. Dlatego, że ja to cały czas podkreślam, jeśli chodzi o te moje podcasty psychotetyczne, że porażki, jakby mm -hmm. uznawanie potknięć jako porażek, no, no nie, tak samo naszych błędów też nie, są lepsze i gorsze momenty i te gorsze momenty wcale właśnie nie są gorsze, one są nam potrzebne po to, żebyśmy wyciągały z nich wnioski i dzięki tak, temu tak. się uczyły, żeby też sprawdzić co nam nie, nie pasuje albo co na, u nas nie działa, co się nie sprawdza, to są super dane do analizy, ja w ogóle uwielbiam błędy, bo na błędach najwięcej się, się uczę, e, tak lubię sobie mówić, że takie umiarkowane, nie? żeby nie w, nie w Prawdziły mnie za dużo, za duże kłopoty. Ale e, no, też na swojej drodze, a ja dopiero w sumie niedawno zaczęłam, bo jak ty powiedziałaś 2017-18, no to ja pandemia, faktycznie pandemia, kiedy zdałam sobie sprawę, że hej, ty tak do siebie źle podchodzisz, tak bardzo siebie nie lubisz. I dlaczego w sumie, mhm. skoro jesteś sprawna, masz dwie ręce, dwie nogi, możesz tyle robić, swoje ciało daje ci tyle możliwości, a ty ciągle sobie szukasz. E, I no, no tak. Źle do siebie podchodzisz, i od tamtej pory e, faktycznie nad tym pracuję i też mam lepsze i gorsze momenty. Też e, jest lepiej, ale mam gorsze dni, kiedy tak patrzę. Na... No nie, no, no nie, jakby to mi nie pasuje, to mi nie pasuje, to mi nie pasuje, ale dzięki temu, że mam tą świadomość i że ja aktywnie nad tym pracuję, robię sobie przyczyny, które moje dziewczyny znają, teraz myśli kontrafakty. Że nasze myśli nie są faktami. To, że ja dzisiaj okay. na przykład źle do siebie podchodzę, to nie znaczy, że taka jestem. Mój brzuch przed miesiączką wygląda inaczej, moje ciało przed miesiączką wygląda e, inaczej, ja się inaczej czuję przed miesiączką. I to, kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, możemy w tym dialogu wewnętrznym sobie po prostu to powiedzieć: że hej, Grażyna. Jesteś przed miesiączką, po prostu będziesz gorzej wyglądać. Albo gorzej, będziesz inaczej wyglądać, nie gorzej, tak. inaczej. E, gorzej się czuć. Gorzej po się czuć, tak, tak, ale Obulała, wyglądać inaczej. A tak. No i nawet no. zobaczcie tutaj, ja, ja odruchowo powiedziałam, że gorzej wyglądać i się poprawiłam i dzięki temu, że się poprawiłam, mi się utrwala nawyk innego nazewnictwa, innego tak, podchodzenia tak. do tematu i to jest cały czas moja praca, więc to nie jest tak, że ja nie wracam do tych swoich starych tematów, ty te na, te na pewno też, o czym w sumie powiedziałaś, tylko to jest ciągły proces i ciągła zmiana, ale wydaje mi się, że... Że warto podjąć tą tą drogę. Po prostu tam, tam na horyzoncie jest ten e, garnczek złota, ta tęcza, i, i można do siebie podchodzić inaczej. E, mimo tego, że na samym początku nie, sobie tego nie wyobrażasz, że możesz powiedzieć, że ej, jestem OK. To prawda. Tak, pięknie powiedziane, pięknie powiedziane. Tak, jak najbardziej nie ma porażek, są lepsze i gorsze momenty, są lekcje, to jest bardzo ważne i. Ja bym chciała tylko dodać, bo piękne to zrobiłaś w ogóle podsumowanie tej rozmowy. Okay. Ja bym chciała tylko dodać od siebie, że nigdy nie zaakceptujemy siebie. Nie tak, zaakceptować możemy, ale nie będziemy siebie kochać w stu procentach na zabój przez cały czas, bo to jest nienaturalne. Mhm. Obraz ciała, percepcja naszego ciała obraz ciała to się zmienia. I to się zmienia względem dni, względem godzin, i to jest okej. Okay. To nie jest złe. Jednego dnia czujemy się w swoim ciele jak po prostu boginie i gwiazdy filmowe, a innego razu czujemy się po prostu jak kupy, no, no mm. i to, spoko nie tak. ma w tym nic złego to jest też ok, to twoje podsumowanie <gry> też, też super ja ci bardzo dziękuję za udział w tym odcinku wydaje mi się, że posłałyśmy dużo ciepła i dużo dobroci e, tak jest dla słuchaczek i dla słuchaczy więc powiedz jeszcze raz, gdzie cię można znaleźć gdzie działasz, e, gdzie poczytać twoje treści e, ja oczywiście zostawię linki też Jasne, bardzo dziękuję również Tobie Monika. No więc znajdziecie mnie na Instagramie jako Myśl w Ruchu, na Facebooku jako Myśl w Ruchu Janna Jaworska, choć tam jestem troszeczkę mniej aktywna, ale jestem. No i znajdziecie oczywiście mnie w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu. No i to są takie najważniejsze kanały. Idźcie i czytajcie i słuchajcie, bo naprawdę warto. Ja Ci jeszcze raz bardzo dziękuję za udział w tym odcinku i mam nadzieję do usłyszenia. Tak jest. Bye. Bye.